Startuje nowa odsłona programu Czyste Powietrze. Uproszczony został wniosek. Na odpowiedź będziemy czekać 30, nie jak było to wcześniej 90 dni. Na największe wsparcie mogą liczyć osoby najuboższe. Ponad 130 tysięcy wniosków, dofinansowanie sięgające blisko 3 miliardów złotych. Takie efekty do tej pory przyniósł program Czyste Powietrze. To program przełomowy, mówi Artur Michalski z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska. Największy w dotychczasowej skali na to, abyśmy w gospodarstwach indywidualnych, gospodarstwach domowych mogli zadbać o efektywność energetyczną. Program pozwala uzyskać dofinansowanie na nowe źródło ciepła czy termomodernizację budynku. Teraz został poprawiony. Zależy nam, żeby Czyste Powietrze było programem, który jest łatwy, szybki. I szybkość tego programu mierzy się czasem, jaki trzeba przeznaczyć na wypełnienie wniosku. Na spokojnie, ze zrozumieniem, myślę, że jakieś pół godziny czasu przy ekranie komputera pozwoli na to, żeby taki wniosek wypełnić i go wysłać. Skrócony został również czas na rozpatrywanie wniosku. Decyzję powinniśmy otrzymać w ciągu 30, nie jak to było wcześniej 90 dni. Podstawowe dofinansowanie sięga 20 tysięcy złotych, 25 tysięcy, jeśli inwestycja obejmuje pompę ciepła, i 30 tysięcy, gdy dodatkowo zainstalowane zostaną panele fotowoltaiczne. Resort klimatu chce dotrzeć do jak najszerszego grona beneficjentów, w tym także do osób najuboższych, co było inicjatywą prezydenta Andrzeja Dudy. Teraz to te dofinansowania właśnie dla osób i dla rodzin o niższych dochodach będą większe. To do osób najuboższych mają trafić środki w wysokości nawet 37 tysięcy złotych. Dla których nie zawsze wypełnienie wniosku jest najbardziej oczywistą czynnością, którzy wymagają w tym wypadku wsparcia. Wsparcia także samorządów. Taką diagnozę postawił resort klimatu. Dlatego po zmianach również samorządy mają w programie Czyste Powietrze odegrać swoją rolę.